Merytorycznie o e-commerce. To podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zapraszam Marcin Rudzik. Rozmowę z Piotrem Kiliańskim, Head of e-commerce Strefy Tenisa, planowałem jeszcze zanim okazało się, że Iga Świątek zostanie pierwszą rakietą świata w rankingu WTA. Publikujemy ten odcinek w kwietniu 2022 roku. Iga świątek jest numerem jeden, a wspominam o tym, ponieważ zapytałem Piotra m.in. o to, w jaki sposób sukcesy polskich tenisistów wpływają na rozwój strefy tenisa. Strefa tenisa to nie tylko sklep internetowy, ale również korty tenisowe, sklepy stacjonarne i zdecydowanie głębsza idea prowadzenia biznesu. Powiedziałbym, że to taki prawdziwy sportowy omni-channel, w którym Wartości, customer experience, wypierają liczby i twardy, bezwzględny biznes. Piotr w rozmowie opowiada o tym, jak odnalazł się w firmie rodzinnej, którą zarządzają trzej bracia. Mówi się, że do prowadzenia biznesu trzeba mieć pasję. Po tej rozmowie wiem, że tej pasji nie brakuje osobom zarządzającym strefą tenisa. Zaczynając dzisiejszy odcinek, chciałbym wam przedstawić czterech partnerów, dzięki którym słuchacie tego podcastu. Pierwszym z nich jest BrandActive, agencja Shopify i e E-commerce. BrandActive specjalizuje się we wdrażaniu sklepów internetowych Enterprise Shopify Plus oraz systemów PIM Akeneo. Kolejnym partnerem mojego podcastu jest Komarch. Komarch to m.in. systemy ERP, które aktywnie wspierają i w prosty sposób integrują się z platformami e-commerce. Systemy ComArch ERP to gwarancja kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przyspieszenia codziennej pracy. Partnerem podcastu jest również Peju. Peju to dostawca usług płatniczych, który procesuje transakcje dla e-biznesów na całym świecie. Peju działa w branży płatniczej już od 20 lat i cieszy się zaufaniem największych marek e-commerce w Polsce oraz milionów e-konsumentów. Nagranie podcastu możliwe jest również dzięki wsparciu User.com. To system klasy Marketing Automation oraz Customer Data Platform, który umożliwia zbieranie danych o klientach z wielu punktów styku, zarówno w świecie online, jak i offline. User dostarcza spersonalizowane komunikaty za pomocą właściwych kanałów np. Web Push czy Pop-up. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z e commerce em? To nie jest tak, że to nagle wiesz, że jesteś i chcesz być, być, być w e-commerce, tak? Tak naprawdę to chyba z e commerce przygoda się zaczęła w, w dziale HR w, w poprzednich firmach, gdzieś tam, gdzie pracowałem. Już miałem doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. A dodatkowo lubiłem analizę danych. Mhm. I była taka, taki moment w tej firmie, że firma zmieniała system, cały system informatyczny, obsługujący restauracje w, w Polsce. I zauważyłem, że bardzo mi blisko do działu IT, mhm. i jestem w stanie dobrze się z nimi dogadać. Mam wspólny język i do tego umiem to przełożyć na mm, język dla prostego odbiorcy, dla normalnego odbiorcy, jakim są u nas byli menedżerowie, pr pracownicy, a, bo często jest tak, że brakuje takiego pomostu pomiędzy działem IT a, a, a pracownikami. Tak? A, i łączyłeś te dwa światy. Łączyłem te, te dwa światy, yy, i, bo w dziale HR za, odpowiadałem za, za szkolenia twarde i później za szkolenia właśnie z tego systemu. Yy, i to, że te restauracje, to był cały obszar całej Polski, to ciężko było dotrzeć do, do wszystkich osób po prostu face to face. A co to była za restauracja? Telepizza. Telepizza, okej. Okay. To wprowadziłem projekt szkoleń learningowych. Od samego początku wszystko zaplanowałem i wdrożyliśmy szkolenia. Na początku były to szkolenia twarde z obsługi systemu, mm -hmm. jak, jak, jak się poruszać w nim, a później okazało się, że system jest na tyle wydolny, że możemy robić inne szkolenia. Tak? I tutaj zauważyłem, że to jest coś, co, co mi się podoba. Tak? I dalej ta ścieżka mojej kariery potoczyła się tak, że trafiłem do, do firmy księgarskiej. Świat książki. Świat, książki, tak. świat, świat, wiecznie, świat tak. książki. Wtedy jeszcze nie był świat książki. Wtedy to była Amazonka w ogóle, mm -hmm. amazonka.pl. Później była Fabryka.pl. Był to sklep powiązany z wydawnictwem Fabryka. W naszym Słów. podcaście był Łukasz Kierus z Stania Książka. Czy to już były te czasy, kiedy. Była świat książki i książka Nie, tania książka, czy... książka nie, Tania książka wtedy jeszcze nie, 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 nie było, nie pamiętam, to jeszcze nie, nie te czasy. Albo początki chociażby nie? To były początki. Tak jak ja, jak ja byłem w tak jakby branży książkowej, to, to, to wtedy było e, Matras, e, mhm. Księgarnia Matras. No wiadomo, Empik, e, tak. E, no i który to był rok 2007? 2007, tak, 2000, mhm. nie, chyba nawet dalej już. Nie wiem, teraz czy nie powiem, ale chyba tak. Mhm. E, to coś koło tego było. Co, co, no tak. co Cię nauczył tamten czas w tym świecie książki, chociażby nie? Co wyniosłeś stamtąd takiego najważniejszego? I co to były w ogóle początki yy, yy, sprzedaży w internecie, tak? Yy, yy. Tam, tam było tyle problem, że firma była nastawiona na sprzedaż hurtową. Dostarczała książki do kanału kanał B2B był rozwinięty? B2B, tak. Mhm. To były markety, duże sklepy. Nie było tam B2C. I tak naprawdę trzeba było to spróbować rozwinąć. Tak. Nie mieliśmy do tego osób, uczyliśmy się tego. I tak naprawdę od samych podstaw nauczyłem się wszystkiego, co jest związane z e tak. Od rozwinięcia. Działu logistyki, jak, jak przetworzyć część magazynu na, na to, żeby pakować po jednej książce, a nie po całym kartonie książek jednego tytułu, tak? Po, po to, jak wykonać stronę internetową, jak dojść do klienta, jak, jak wykonać cały marketing. Jak pracować w internecie z, z klientami i, i, i na, na rynku książki z konkurencją, tak? No bo jednak tak jak miałeś wcześniej spotkanie z, 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 Łukaszem. z Łukaszem, to Łukasz też wspominał, że rzeczywiście to jest ciężki rynek. No teraz wiadomo, jest, jest dwóch dużych graczy, którzy, którzy gdzieś zagarniają ten rynek, tak? a Wtedy było to bardziej bardziej rozrzucone. Także tamten czas nauczy mnie naprawdę dobrej pracy, dobrej pracy w e-commerce. Jak dbać o, o, o klienta, jak do niego dotrzeć. Tak? I nadszedł czas zmiany. Tak? Strefa tenisa. Tak, od postanowiłem, od, postanowiłem, kiedy jesteś w tenisa? Teraz, wczoraj pisałem taki fajny, fajny, u siebie na profilu prywatnym wpis i wyliczyłem to jest 5 lat, 2 miesiące i 5 dni. Dzisiaj będzie 6 dni. tak? I był to bardzo dobry krok, bardzo dobry krok. Trafiłem tam na początku, chociaż już podczas rozmowy widziałem, że tam nie szukają osoby do marketingu, tylko do e-commerce'u. A oni myśleli, że jest potrzebny im marketing, a tak naprawdę nie to często był... jest błąd takich początkujących ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki. W e handlu, nie? Że, że wydaje mi się i patrzą. Tak, tylko strefa tenisa już, już sprzedawała. Już, uh -huh. już To już było kilka lat, kiedy, kiedy była na rynku. Na tamten czas były dwa duże sklepy tenisowe, ale potrzebowali jakiegoś ruchu, tak? bo okazało się, że przez ostatnie dwa lata nastała taka stagnacja. Tak? Nie wiadomo, co, co zrobić. Jaki ruch wykonać? Tak? Co zrobić, żeby przekazać tą wartość, żeby być jeszcze lepszym? Tak? Ale co tu było spowodowane, takie wyniki w sensie stanęło, czy, czy po prostu już nie rosło tak szybko? Wydaje mi się, że firma nie do końca miała wizję na to, co zrobić ze sobą, tak? bo, bo była sklepem tenisowym, była w Warszawie, posiadała już dwa sklepy stacjonarne w Warszawie, ale nie wiedziała, jak wyjść poza, poza Warszawę. Jak do tych ludzi dotrzeć, pokazać, że to jednak mhm. my jesteśmy najlepsi i, 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 i że my mamy nie tylko dobry sprzęt, a, tylko dobrą obsługę profesjonalistów po mhm. naszej stronie. Tak? Sama historia strefnica jest ciekawa, bo to są trzej bracia, tak, którzy prowadzą korty. Sławek, Adam i Krzysiek Sylw Sylwestrzak. Tak, tak, tak. tak, tak pozdrawiamy, tak, bo zakładamy, że będą słuchać. Tak, oczywiście, pozdrawiamy. Pozdrawiamy <laughs> tak, chłopaków. Tak, tak. Generalnie, no i co, korty, tak, bo zaczęło się od kortów, tak? Tak, zaczęło się od kortów yy, chyba 20, ponad 20 lat temu. Sławek yy, otworzył korty, znaczy dostał jakąś propozycję prowadzenia tych kortów yy, na warszawskiej ochocie. Yy. Został trenerem, on wcześniej grał w tenisa stołowego i tam też taka fajna historia jest, w ogóle zawsze opowiada tą historię, że Bosolek był zawodnikiem w tenisa stołowego i grał gdzieś w rozgrywkach takich krajowych i gra finał, półfinał, nie pamiętam dokładnie no i nie wychodzi mu. I nie wychodzi po prostu, no przegrywa piłka za piłką, tak? No i w pewnym momencie podchodzi do swojego trenera i trenerze co zrobić, co, co zmienić, no bo mi nic nie wychodzi. A trener do niego mówi, zmienić sport. <laughs> no i chyba, był... chyba to była taka motywacja, że rzeczywiście... A tenis był mu bliski od samego początku, więc zmienił na niecałego tak, sporty ziemny. rakietowe, tak można powiedzieć, no, tenis cały to jest sport ra rakietkowy, mhm. tak? tutaj mamy sport rakietowy. Ciekaw e... jestem, czy miał... E... Kiedyś do Was na, na tenisa, to chętnie bym chciał zapytać, czy miał wyzwanie z z grą, e, po, później przeniesienie to na kord, na, na bo, bo ja też grałem kiedyś w stołowego. Jak zacząłem trenować w ziemnego, to trener nie potrafił mi oduczyć gry przy sobie, za bardzo mam rakietę, bo w tenisie bardziej podcinasz, tak nie? To rzeczywiście, Tyniesz, to już jest do niego pytanie. Nie? A tam z masz tego sobą. co wiem, to no, masz koordynację ruchową, masz tą zdolność postrzegania piłki, gdzie ona jest, tak? Więc to jest bardzo, już duże ułatwienie, żeby rozpocząć kolejny sport rakietowy, tak? Więc no... trochę układ inny, trochę inna rakieta, to samo co ze skoszem, nie? Też ić grać, Grecję, idziemy tak, 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 ale no tak jest, tak jest, tak rakietowy, ale to rządzi się swoimi prawami, tak? Teraz na rynek polski, bo już na, na świecie jest, wchodzi Padel. Tak. To jest takie połączenie squasha z, z tenisem. A w tej chwili Hiszpania, no to jest pierwszy w Hiszpanii pierwszy sport. widziałem jeszcze... na strefie też macie już można kupić tak, produkty. Tak, oczywiście poszerzamy, 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 zakres tych produktów. W Polsce rozwija się od kilku lat. No i to jest taki. Po cichu mogę powiedzieć, nowy projekt nasz. Mhm. Będzie kolejny sklep y, związany z, właśnie z tą branżą sportową. Mamy to, mamy nowinkę. <laughs> tak, tak, tak. Y, 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 więc, więc idziemy w tym kierunku. A wracając do, do Sławka i do kortów. Tak, no, zaczęło się od, y, od tych kortów. Y, to było naście lat temu, gdzie ten sport y, no, nie był tak popularny w Polsce. Ale z tego co, co, co często gdzieś rozmawiamy, Sławek został trenerem, później okazało się, że zaczęło brakować sprzętu, że sprowadzanie tego sprzętu, kupowanie gdzieś na jakichś dystrybutorów stwarza duże problemy. Więc powstał jakiś tam mały sklepik przykrotowy z kilkoma rakietami, jakimiś tam owikami do rakiet i cokolwiek takiego potrzebnego na już. I tak naprawdę to się rozrosło do tego, co teraz jest. Tak? Ale musieli coś zrobić, coś więcej, no bo przecież takich małych sklepików przy kortach, no to po wszystkich kortach, w których ja chodzę, to często te sklepiki są, nie? Mm -hmm. Ludzie mm -hmm. stawiali te sklepiki na początku, mm -hmm. ale tam się wydarzył krok dalej, tak? No. Tam, się, tam się wydarzył krok dalej... E... Nigdy to nie jest mówione, ale wydaje mi się, że to jest miejsce. Miejsce, w którym ten sklep jest, ponieważ sklep w tej chwili, pierwsze korty i sklep był oddalony o powiedzmy tam 200 metrów. W tej chwili sklep jest w centralnym budynku klubu Mera. Jest to kultowy, historyczny klub warszawski tenisowy, gdzie wiele lat temu było to miejsce spotkań elit, Tenisowych, tak? I wydaje mi się, że, że to miejsce też pomogło rozwinąć ten biznes. Mm -hmm. Tam trenują, trenowali znani polści tenisieci. Mm -hmm. Tyle mogę powiedzieć. Okej, okay, <laughs> powiedz mi, jak to jest pracować. W firmie rodzinnej, no bo Strafanica to jest firmą rodzinną, tak? Tak tak, tak? tak, tak, tak. tak. No jest to już druga firma rodzinna, w której... No bo nic się nie e... wiązało wcześniej z tą rodziną, tak? I nie, miejscu, nie, firmą, nie, nie, tak? nie. Ja tam trafiłem po prostu, bo... bo... Potrzebowałem zmiany i potrzebowałem rozwinąć, pokazać na co, na co mnie stać, potrzebować rozwinąć się, tak? Ale to szacunek też dla właścicieli, bo powiem ci, jest wiele film rodzinnych, które no mają wyzwanie z powierzeniem komuś obcemu bardzo ważnych obowiązków, nie? takich mm -hmm, jak mm -hmm. Twoje, tak? Rola head of e-commerce, mm -hmm. duża moc decyzji i tak dalej, no to jest zaufanie tak. przede wszystkim na początku. Tak, tak. tak. No, mm, na pewno pierwsze, pierwsze miesiące to było. Testowanie siebie, tak? Na co, na co nas stać, co możemy razem robić. E, gdzie możemy przejść, jakie, jakie, jakie wyniki możemy osiągnąć, tak? E, trzej bracia, każdy inny ma inny temperament, tak? I trzeba też tego się nauczyć, tak? żeby wykonywać, <laughs> dość, że wykonywać e, e, to, co chce się wykonać mm -hmm. dla e, samej firmy. Daje dla struktury dla klientów, dla rozwoju tej marki, to jeszcze trzeba y, y, umieć y, kolokwialnie, mówić, dogada, kolokwialnie mówiąc, dogadać się z każdym z nich, mm -hmm. tak? y, Każdy z nich zajmuje się inną częścią y, biznesu, y, gdzie później to łączą ze sobą, tak? i każdemu y, każdy ma inne cele w swojej dziedzinie, tak? No i z każdym trzeba. Odpowiednio każdy raport podsunąć, każdą decyzję omówić, tak? Bo. Czyli takie wskazówki dla takich osób jak Ty, które wchodzą jako head do firmy rodzinnej, to byłoby? Co? Komunikacja? Taka. Komunikacja, na pewno. Dostosowanie się i to, kameleon i trochę. Moim zdaniem, nie, to nie chodzi o kam, kameleona, Moim zdaniem to jest y, bliska relacja. Mhm. Yy, y, y, taka. Y, Poznajmy się naprawdę dobrze. Tak? Nie chodzi tylko o relację taką biznesową, bo tu będzie problem, tak? bo firma rodzinna ma to do siebie, że będą, rodzina będzie współpracowała u siebie, będzie wykonywała swoją część rozwoju firmy, tak? tego co ona chce, ale będzie problemem, jeżeli nie będzie przekazywała tego do osób, które też zarządzają tą firmą, które nie są z rodziną. Tak? I trzeba nawiązać bliską relację, żeby można było też zrozumieć ich, do czego oni dążą, jaki jest ich cel, krótkoterminowy, długoterminowy, yy, i, i tak spróbować działać. No właśnie, czyli od zrozumienia nie przychodzę i stawiam własne, bo tak jest na rynku, własne jakieś cele i, i tak, tak się robi, tak w e się robi, tylko bardziej z racji, że to jest tak rodzina, tak, tak. zaufać tej wizji, której są, poznać ją i dostosować się do, tak. do tej wizji. Y Często jest tak, że e-commerce, jednym głównym celem jest wzrost. Mhm. Rosnąć, sprzedawać, mieć największą marżę i tak dalej. Ale wydaje mi się, że w biznesach rodzinnych, takich nie jakichś wielkich, nie zawsze jest to celem. Celem jest to, żeby prowadzić firmę, która sprawia ci przyjemność. tak? Bo im większa sprzedaż, im więcej ludzi, to zaczynają się większe problemy. Tak? I trzeba. Nie można do tego czasami wskoczyć o 10 stopni za wysoko. Tak? Trzeba stopniowo, stopniowo mhm. uczyć się z tym żyć i dochodzić do tego stopniowo. I wydaje mi się, że tutaj w strefie tenisa też tak było. I, i, i to jest dobre rozwiązanie. Tak? Świetnie. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Wspomniałeś o trzech różnych rolach za, zarządu. Jak wygląda struktura? Tak mniej więcej, jakbyś nam powiedział, właśnie w strefie tenisa, jakie stanowiska są? Jesteś ty, jak, jak, jak to mniej więcej wygląda? Bo i słuchacze, i ja zastanawiamy się, nie? jak w takich firmach, takiej, takiej wielkości, jak taka struktura może wyglądać? Jak to jest? Mm -hmm. e po kilku latach e pracy, tak naprawdę jestem doradcą dla, dla właścicieli. E pod e Wieloma, wieloma względami, tak? ponieważ to doświadczenie, które gdzieś miałem, i zarządzanie ludźmi, pracy w logistyce, e, pozwala mi e, wejść w różne obszary. Tak? E, nie wchodzę w kompetencje ludzi, którzy tam mhm. są. Bo oczywiście do, do mojej roli należy dział e-commerce i, można powiedzieć, rozwój marki. Nie do końca przeze mnie. Chodzi o to, żeby nakierować niektóre rzeczy i przekazać to właścicielom, co można dobrego zrobić dla marki, żeby yy, ona sobie stopniowo rosła i klienci byli zadowoleni, i my byśmy byli zadowoleni. Tak? Mm -hmm. A jaki zespół to jest do dyspozycji? To są e-commerce specjaliści? Tak, tak, tak. Ogólnie strefa tenista to jest ponad, około ponad 50 osób, ale to się rozkłada wiadomo na nasze dwa sklepy stacjonarne, na nasz cały dział logistyki, czyli magazynu no i cały dział obsługi klienta, księgowość, marketing oczywiście e-commerce. Tak? No In-house'owo to wszystko macie? Nie nie wszystko, nie, nie, nie wszystko jest in Marketing robimy in -house owo, ale IT całe jest zewnętrzne. Tak, tak było prawie od samego początku strefy. Tutaj była zmiana w momencie, kiedy też, też ja przyjąłem tą, tą rolę e-commerce managera. Też była zmiana, zmiana firmy ze względu na, na rozbudowę i, i zostało to poza. poza zmieniać o księgowości, to księgowość taka na miejscu, czy też zewnętrzna? Jest to księgowość, teraz już jest outsourcing, ale wiadomo, że musi być osoba controlling wewnątrz, taki tak tacy pośrednicy, którzy też mhm. wykonują pewne działania wewnątrz firmy. Tak? Bo to a, maja, jest a magazyn to jest. Wspomniałeś przed, przed rozmową, że macie duży, fajny magazyn teraz nowy tak, na tak, części tak, 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 tak. Ile osób na takim magazynie musi wydać te wszystkie zamówienia, które realizujecie? Myślę, że około 20. Tylko jest to związane łącznie z przyjęciem towaru, opisywaniem mhm. towaru. Rozłożeniem na półki i później, oczywiście, kompletacją zamówień. tak? Także to jest cały zespół, który dzieli się swoimi obowiązkami. Czyli zespół na miejscu, może powiedzieć, też nie żaden full tylko na miejscu. Nie, magazyn nie, 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 jest, nie, nie. rozumiem, kierownik i tego. Zgadza się. Da, tak, tego tak, magazynu. Tak, 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 kierownik e-commerce, ty, tak? Mamy kogoś do kontroli z księgowością, tak? Tutaj kontroling. Tak, jest, Mamy... jest, jest, można powiedzieć, to jest menadżer administracyjny, który mhm. zajmuje się wszystkimi rzeczami administracyjnymi, rekrutacją. Nie wiem, awansami, kieruje różnym działem zakupów, takich wewnętrznych. Czyli taki HR produktów. też trochę? takich taki HR, okay. tak, tak. No, a ze względu że nie jesteśmy jakąś wielką firmą, to nie mamy działu HR, tak. Hmm, ale osoba taka jest bardzo ważna. Ja tak, uważam, że tak, już tak, w firmie tak, nie tak. Wiem, kilku nas osobowych jest ktoś to, powinien mieć powierzony. Tak, takie... Jest to. Jest to yy... <laughs> Druga osoba, która też jest bardzo blisko z właścicielami, mhm. nawet ta osoba mnie też rekrutowała. Jest to bardzo zaufana osoba, no bo też ma bardzo ważne obowiązki w firmie, tak? No właśnie. Powiem ci, jak zawsze się przygotowuję przed rozmową, czytam różne wywiady, szukam jakichś informacji na temat mojego rozmówcy czy, 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 czy firmy. No i powiem ci, że miałem problem znaleźć dużo informacji. Zresztą trochę o, o, strefie... mnie? o mnie czy o no, właścicielu? O o strefie tenisa bym powiedział. Nie? Twoje pro... no, napotkałem się na Twoje artykuły w magazynie e-commerce. Tak, miałeś mm -hmm. mm -hmm. tak e ale tak więcej o, o produkcie, o projekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli strefa tenisa, to miałoby wyzwanie. tak? Skromni jesteście. Zgadza się, zgadza się. Właściciele są skromni, nie, nie potrzebują rozgłosu, tak. <coughs> e, oni się chcą cieszyć tym, co robią, a nie e, chodzić na podcasty, występować w filmach e, czy cokolwiek. Ale uważa, tak? że inne firmy, które są założym na podobnym poziomie, jakby czy mniejsze, czy większe, a robią to, są bardziej aktywne w taki PR, e, to. To, to są, nie wiem, coś inaczej, gorsze, czy. czy, nie, czy? nie, 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 nie. No ja to szanuję, że, że, że chłopaki właściciele chcą, chcą być jakoś ukryci. Wiadomo, mm -hmm. oni w branży tenisowej są znani tak? I tutaj nie, nie ma żadnego problemu. Są spotykalni, tak można ich spotkać wszędzie, ale nie wychylają się dalej, tak? no bo to mm, oni są sportowcami. Okay. Oni lubią sport. Czy mają taki frontman w e-commerce jesteś ty? Załóżmy tutaj tak, ty i, się. I, i zespół. Tak, tak, no, tak. Ciekawe ciekawy podejście bardzo. No ale właśnie też wiesz te firmy, które się pojawiają i tak dalej z mojej perspektywy, one pracują na swój PR i employer branding, nie? No, przypuszczam, że na pewno się napotkaliście się na wyzwania rekrutacyjne. No, tak, tak. Łatwiej tak. jest firmom rekrutować tym, które są widoczne chociażby w podcastach, nie? Gdzie mm -hmm. można sobie posłuchać. Taki Rudzik siada i wyciąga z tej firmy, ile się da. Ktoś sobie przysłucha i idzie już później z wizją, jakąś obłożoną, nie? Dlatego też powoli to, to zmieniamy. Trochę z mojej inicjatywy i tego, że ja gdzieś, gdzieś wychylam się, coś, coś robię i e commerceowego coś, co cieszy branżę e-commerceową, mm -hmm. cieszy też branżę tenisową, tak? Bo, bo Podzielamy się w różnych e, inicjatywach tenisowych, no i siłą rzeczy też zaczynamy się pokazywać. Bo, tak? Wiesz, to nie tak, że to, to to żeby się to no ale my chcemy, żebyście się się no i Tak powoli, będzie, tak powoli <laughs> będzie. Ostatnio pojawił się wpis, ponieważ zostaliśmy wyróżnieni, jak to można powiedzieć, e, przez m i cyfrowe rewolucje. I trafiliśmy tam na, na stronę cyfrową rewolucje z artykułem, do jak dobrać. wygrać wielki szlam e-commerce. Skradli tak? mi tytuł odcinka w podcast. <grym> 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 tak, tak, tak. I tam, i tam właśnie już jest yy, yy, opisana króciutko historia strefy Tenisa, tak, omówione pa parę zdań. Yy, gdzie też. Nam to ruszyło trochę w głowach, żeby jednak bardziej się pokazać. Tak? Mhm. Tworzymy w tej chwili nasz timeline i niestety tutaj tworzymy go trzy miesiące już, ponieważ jest trzech braci i każdy chciałby coś swojego dorzucić. I jak timeline powinien być króciutki, tak okazuje się, że to już jest, to jest już pół książki. No, o tym artykule, a w tym artykule widziałem taką informację, bo też liczby to jest coś, co nas interesuje. Tam pochwaliście się wynikiem 25 milionów przychodu, dobrze kojarzymy, za, za poprzedni rok? Czy, obrotu, czy? Odwrotu, odwrotu. Ob obro tak. Obrotu, tak. To było za 2020. To było za 2020, dlatego że ten artykuł już był rozpoczęty w zeszłym roku. Także dane były z poprzedniego to roku. i ile rośniecie stosunku? Ten rok. Jeszcze nie z danych oficjalnych, to jest ponad 29 milionów, tak? więc mhm. 4 miliony więcej. Nie był to dobry czas na, 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 na rozwój, wiemy, co się dzieje na świecie i na nas też się to odbija. Ale my nie, nie, nie zatrzymujemy się i wychodzimy za granicę, tak? Mm -hmm. I to nam pozwala to, też też. Za granicę będę Cię pytał tak. jeszcze pod koniec na pewno, ale to, co powiedziałeś, to nie był łatwy czas. I, I też mówiłem w którymś nagraniu w odcinku, jak o sytuacji chociażby teraz, wojny za granicą, i to, że była pandemia, internet ludzie nadal traktują jako coś, co jest produktem drugiej potrzeby. Nie? Tak, więc, więc jeżeli każdy jest kryzys, jeżeli tylko cokolwiek się dzieje, takiego, że inflacja, zastanawiamy się, że nam się kurczy portfel, no to często pierwsze nasze obcinki zakupów są online. No ale teraz zobacz raporty. Czekam na te raporty, bo mam wrażenie, że żyjemy w jakiś taki bańce, że wszyscy mówią, że jak to nie jest super, nie w tych wszystkich sklepach internetowych, mhm. ale w ostatnich miesiącach tak ucichło to trochę i mało kto się wychyla i mówi, kurde, mamy kryzys. To nie jest tylko kwestia tego, że mało ktoś się wychyla, bo, bo mamy kryzys, tylko mało ktoś się wychyla, bo to nie jest czas na, na to, żeby chwalić się czymkolwiek. Tak? Mamy problem za granicą, y, mamy agresję Rosji na Ukrainę na Ukrainie. Więc wydaje mi się, że to nie jest odpowiedni czas na to, żeby pokazywać czyli, jakiekolwiek wyniki, czy, chwalić się. Czyli e, to tak. mówisz, że bardziej jest teraz pociągnięty pasek, siedzimy i wszyscy zapierniczają, nie, tak? Nie, nie, nie. Była taka chwila zadumy, co robić, ale e, każdy pomaga, ale żeby pomagać, trzeba mieć też z czego pomagać, tak? Stefan też. E, Pomogła, nie chwalimy się tym, to jest kolejny etap, gdzie się nie chwalimy, a pomogliśmy naprawdę, bo sprowadziliśmy parę rodzin z Ukrainy. Mamy budynki, które odnowiliśmy i przerobiliśmy je na hotel. Ale, żeby to robić, to my musimy też zarabiać, tak? bo, bo jak możemy pomóc, jak, jak nie będzie środków na to? Tak? Mhm. A wracając jeszcze do początków. Rzadko mówię o temacie Covid, bo to już zostało tak wiesz, omówione we wszystkich e-commerce i tak dalej, że jaki to nie był wzrost i tak dalej w wielu, wielu branżach. No ale pamiętam początek Covid, kiedy dostałem telefon z kortów tenisowych, że moje zajęcia, moje treningi są odwołane. No i lockdown, tak? Pierwsze tam trzy tygodnie. To jeszcze było na początku zrozumiałe, ale później to takie, czy można, czy nie można, czy na otwartym, czy nie otwartym. To był strasznie trudny czas dla polskiego sportu, szczególnie takiego no, tenisowego, nie? Ogólnie dla sportu, ogólnie dla sportu, który był nie na przestrzeni otwartej, tak? Wszystko się zatrzymało, Tam nawet nie chodziło o to, że, że nie można grać. Ludzie też Kupują na, na przyszłość, tak, na za miesiąc będę gdzieś jechał, mm. na wyjazd i też kupuję. Tak? Chodziło o to, że nie wiadomo, co się dzieje, tak? W każdym komercie e zakładam, że, że sprzedaż spadła drastycznie w pierwszych e tygodniach e pandemii, tak? Ale później po kilku tygodniach, gdzie te obostrzenia powoli zostały. Tak naprawdę zrozumiane, jak te obostrzenia mają wyglądać, kogo mają dotykać, tak? To tenis był jednym z pierwszych sportów, który został uwolniony. Bo jednak my, nie, będąc na korcie, nie mamy kontaktu ze sobą, tak? Były dziwne zasady, no, bo dotykamy piłki tej samej, mm -hmm. tak? To była też że, że stoimy kortów, które mają boki, bo dużo jest kortów, które mają boki odkrywane. No tak, ale to był marzec, kwiecień, maj. Dopiero w maju mamy korty otwarte gdzie dopiero zaczynamy otwierać boki to nie jesteśmy w stanie tego zrobić chodziło o to że ta odległość między tenisistami jest daleka tak był to trudny czas i dla nas. ostatnie dwa, trzy lata. Właśnie to teraz to co mamy za granicą trudny czas właśnie myślę że dla takich sportów jak wasz jak wasz sklep gdzie tenis też jest sportem gdzie. Nie jest też najtańszym sportem, o tak bym powiedział, nie? I jeżeli coś kupujemy, chociaż też to, o czym rozmawialiśmy, ten portfel przeciętnego Polaka trochę jest bogatszy niż, niż 10 lat temu, więc więcej osób tak sobie może pozwolić na, na pewne zakupy, nie? A ja tutaj trochę pod we po, po, wezmę, tak? Dlaczego uważany, że nie jest najtańszy? Eee... No zresztą, są sporty, że... które też są drogie. Eee, wyjedź na narty. I no jasne, zobacz, ile kosztuje sprzęt. Kupujesz sprzęt na tak naprawdę kilka wyjazdów w roku. E, surfing, e, golf. Mhm. E, tak naprawdę my porównujemy do czegoś, co jest dla nas e, e, proste do uprawiania. Bieganie, wieści na siłownię, nie wiem, siatkówka, e, takie sporty. Te sporty rzeczywiście e, mentalnie są tanie. tak? E, ale Br bronicie ale... tego zdania, że faktycznie nie lubicie, jak ktoś mówi, że tenis to jest dla. Nie, 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 nie. oczywiście, że nie. No, zawsze był uważany, że to jest sport premium tak? I, i, i pewnie pozostanie przy golfie na przykład. Tak? Mhm. Ale gdy ktoś zaczyna grać i zauważa plusy tego sportu, to zauważa, że kosztowny jest początek, żeby się przygotować. A później tak naprawdę to, co, to, co dostaniesz, to, co kupisz mm -hmm. masz to już na masz, wiele, no wiele tak, miesięcy, wiele, to jest, wiele lat. Wiadomo, że to się wszystko zużywa, tak? Tak jak w każdym innym sporcie, tak. Więc postrzeganie tenisa jako bardzo drogiego sportu, tylko dla elit, wydaje mi się, że już jest błędne, tak? Kiedyś, tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, kiedyś tak było. Mała dostępność kortów. Korty bardzo drogie, tak? Sprzęt bardzo drogi, bo mało dostępny. Zgadza się, tak było, tak? Ale teraz drugi sport w Polsce, jakby nie było, tak? Można powiedzieć. No jak, właśnie. Nie wiem, czy nie, jak nie wiem, czy teraz nie, nie, nie pierwszy. pierwszy. Jak no, nie pierwszy. Nagrywamy tak? to w kwietniu 2022 roku i, i wcale się nie umawialiśmy, bo umawialiśmy się na rozmowę już dużo wcześniej, a poniedziałek, kilka dni temu, był wspaniałym dniem dla polskiego sportu. Iga Świątek została pierwszą rakietą w rankingu WTA. Wskazuj. Jak sukcesy, i pytanie do Ciebie, właśnie, jak sukcesy polskich sportowców, polskich tenisiarzy wpływają na strefę tenisa i na cały sport? Na całą branżę w kategorii e-commerce. Wpływają. Wpływają, jak najbardziej wpływają. Klienci patrzą na, na, na gwiazdy. Tak? To, jest osoba, to są osoby, które. E, pokazują, że coś jest, coś, co jest niemożliwe, jest możliwe, tak? E, widzimy, że dużo ludzi w tej chwili nie wysyła swoich dzieci na, do piłek e, do szkółek piłkarskich e, tylko tenis, tak? Bo jednak ten sport, sport jest e, inny, aktywniejszy, tak? E, I też e, pokazuje, że można coś osiągnąć, tak? E, coś, przepraszam, coś. Bardzo dużo można osiągnąć, tak? Agnieszka Radwańska dwa razy znalazła się na drugim miejscu, tak? Czy to były takie momenty pików, takiego większego zainteresowania zakupami w Waszym sklepie, jak sukcesy Agnieszki Radwańskiej? Gdzieś tam, chwilę, gdzieś tam pojawiał się Janowicz, teraz Chórka czy Iga. Czy wy macie, obserwujecie, że jaki jest sukces, jak więcej się mówi, to te wzrosty na sklepie są większe? Na liczbach nie, nie można, na to? Nie można tego powiedzieć jako piki, bo to jest w branży tenisowej, a szczególnie w branży tenisowej, tak jakby w sporcie, to się nie zdarza nagle. Mhm. To, to jest jakiś proces, gdzie człowiek widzi, gdzie fan widzi, że powoli ktoś idzie, pnie się po drabince. Tak? Wiadomo, że jest coraz głośniej o, o, o danym tenisiście i jest pokazywany na każdym kanale, w telewizji i tak dalej. I to przekłada się poniekąd na, 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 na to, co się dzieje w e-commerce, w sprzedaży sprzętu tenisowego. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce? Okej, okay, a jeżeli chodzi o sezonowość, wiem, jak to strony osoby grającej wygląda ta sezonowość ona taka jest delikatna, bym powiedział, no bo jest mniej dostępnych hal. Tak, jest trudną rezerwację czasami w sezonie zimowym, nie wiem jak u was, że kalendarze są dość pełne, a mamy też lato, gdzie tych kortów jest więcej i więcej się gra, jest przyjemnie grać na słonku, nie? czy tą sezonowość też wy odczuwacie w waszym sklepie? Tak, jest, jest kilka takich momentów, gdzie, gdzie to widać. Na przykład teraz jest, gdzie mamy marzec, kwiecień już, przepraszam. I powoli mamy przygotowania do, do wyjścia na, na korty mączkowe, otwarte korty. Coraz więcej ludzi chce grać, lubi grać. To jest pierwszy. I tak naprawdę on się otrzymuje do połowy lipca. I to jest, to jest taki, taki, taki większy, większy skok. Później mamy chwilę oddechu, i we wrześniu, połowa września, praktycznie do połowy grudnia, mamy kolejny sezon. sezon tak. To go, tak naprawdę tych przerw, przerw, takich e, e, nie sezonowych e, mamy mało i krótkie one są. Dużo macie stałych klientów? Tak procentowo? Dużo. Dużo. Jaki to jest procent? Tak. Zakładam, że to jest około 60%. No to bardzo dużo. Tak. Ale liczy Prowadziliśmy się lifetime... statystyki, mhm. w zeszłym roku do, dokładnie wyliczaliśmy, tak, i to było około 60%. Jest to spowodowane tym, że wiele lat temu wprowadziliśmy bardzo dobry program nielolnościowy. Im więcej u nas zakupisz, tym większy masz rabat. I to, to naprawdę działa i pomaga. Tak? Przywiązujemy do, do, do siebie klientów. A poza tym dodajemy tą, tą wartość, którą mamy, czyli profesjonalizm w tenisie. Tak? Czyli jak raz klient do nas przyjdzie i dowie się coś nowego, doradzimy mu, to wie, że już może do nas przyjść i będzie dostawał kolejne porady. Tak? Bo to my nie jesteśmy tylko sklepem tenisowym, bo to, to, to za proste, żeby tak powiedzieć. My mhm. Jesteśmy doradcą tenisowym. Nie wyjdziemy z klientem zagrać na korcie, ale po krótkim researchu, po tym, co on nam powie, jak on gra, jesteśmy w stanie powiedzieć troszeczkę, co jemu pasuje, tak? Mhm. I, i, I mu podpowiedzieć, podsunąć mu pomysł, który powinien tak naprawdę później zweryfikować na korcie. No, właśnie, wasza rola w polskim tenisie, w zawodnikach, w osobach, które grają, jest duża. Powiedziałeś, że jesteś doradcą tak, w, czasie, w czasie zakupów, ale idąc dalej tym tropem, wchodzę na sklep strefa tenisa i w rogu widzę taki znak, logo Polskiego Związku Tenisa. Zgadza się. Tak. Kilku, Jesteście partnerem w Związku Tak, tak od lat jesteśmy partnerem Polskiego Związku Tenisowego. To, to interesuje mnie to bardzo. Dlaczego i jak to biznesowo się przekłada nie? Na, na, na wasz biznes sprzedaż? Czy to wartości, czy to jest wizja, jakaś, czy to jest jakieś wsparcie. Tak naprawdę wspieramy się obopólnie. Bo polski związek tenisowy dociera do zawodowców, do, do osób, które chcą być zawodnikami. To jest tak, jakby rola Polskiego związku tenisowego. A my naszą grupą klientów, dużą grupą klientów są amatorzy też, też i tak naprawdę wiążemy te dwie grupy ze sobą, mhm. że rodzic amator, który jest u nas jest w stanie przejść do PZT ze swoim dzieckiem, pokazać jakiego dziecko jest dobre i może PZT za, za pomocą swoich programów, yy, które, które ma w swoich hamach, jest w stanie pomóc temu dziecku rozwinąć się a, i być taką drugą migą świątek. Hmm, ale to, to bo nie, nie zaczaiłem, to w którym momencie, jak robię u Was zakupy i mam dobre dziecko, które dobrze że gra, to mogę się do Was odezwać w tym? Nie, mamy, mamy powiązane ze sobą programy takie, że w momencie, kiedy... Bardziej jest... na korcie, tak? Jak tak, tak, zgadza coś. się, tak, tak, tak. No jest to y, już troszeczkę zaawansowane, y, wewnątrz, y, no już dłużej by to było, trzeba było opisywać. No tak? czyli war, warto chodzić właśnie na korty tenisowe do Was, nie? Jaka ulica? <laughs> Bohaterów września 12. Bohaterów ale to nie chodzi tylko o nas, bo my współpracujemy z grupą trenerów, instruktorów, mhm. tak? I, I wiedzą, jak wygląda ta cała ścieżka kariery, tak? Mhm. E, dobrze, skoro Polski Związek Tenisa to też i zawodnicy, tak? Czy wyposażacie zawodników, czy macie waszymi klientami? To są jakieś. Fajne osoby? Tak, są. są Może coś powiedzieć więcej. Serwisujemy sprzęt, sprzedajemy sprzęt jak najbardziej. No nie do końca mogę powiedzieć. Ale to takie pierwsza setka ATP, WTA. Zgadza się. Okej, okay. no to, już, to już teraz kto wie, kto jest w pierwszej setce, to już tam, już tam będzie analizował. Dobra, to tyle. Tak, nie? Ktoś, kto, kto jest z branży tenisowej, wie, że na kortach, gdzie tam mamy sklep, trenuje bardzo dużo zawodników, mhm. którzy są w pierwszej setce. Powiedzmy. ok Super. No dobrze, czyli już wiemy, jak ta współpraca z, ze Związkiem, na czym to polega, mniej więcej. Ale też widziałem na Waszej stronie informacje, specjalne rabaty, programy dla instruktorów, dla trenerów, dla szkółek tenisa. Jakieś regulaminy, tak? Tak, tak, no dobrze tak, tak, widziałem. Mamy, tak, tak, Czy macie się. współpracę z takim, taką, bym powiedział, niestandardową? Ja to nazywam współpracę trochę poza checkoutem, i to mnie właśnie interesuje, jak dużo takiej współpracy macie, czy chcecie mieć, i jak sobie radzicie z automatyzacją takiej współpracy, jeżeli ona jest realizowana, złóżmy na maila, na, na jakieś inne zamówienia, mm -hmm. to, nie, to nie wygląda na maila. Telefonicznie, trochę jest to bardziej zautomatyzowane. Każdy trener, instruktor, który ma licencję PZT. Yy, zgłasza się nas na samym początku, że ma taką licencję. Yy, weryfikujemy to i yy, wpisujemy tego klienta, tego trenera do naszej bazy. I on od tej chwili yy, ma specjalne yy, warunki w, yy, w naszym sklepie. Tak? Dlatego, że, że jest trenerem. Czy yy, technicznie to jest przypisany jakiś kod, tak? Yy... Nie, wystarczy, że się zaloguje już i, i już będzie, będzie miał odpowiednie oferty dla siebie dostosowane do niego. Czyli zautomatyzowaliście to. Tak, super. Pierwszy etap tylko nie jest zautomatyzowany. Trzeba to zweryfikować, sprawdzić. No jakoś trzeba zweryfikować. Ciężko to zautomatyzować inaczej. Okej, okay, to już wiem. A powiedz mi. Rozmawialiśmy przed chwilą o tej branży tenisa, kto gra, czy to jest drogi, czy tani sport, ale nadal też wspomniałeś, że jest to sport taki topowy już w Polsce, w top 3 jako popularność, ale nie masz wrażenia nadal, że to jest sport, który który ma w jakiś sposób sufit, jeżeli rozwijasz e-commerce, gdzie chcesz się rozwijać, zwiększać sprzedaż, u was są jeszcze wartości, to jest bardzo ważne, firma rodzina, nie? To, to, to trzeba to podkreślić, no, ale w którymś momencie się może pojawić sufit. Mhm. Mówicie też, że jesteście sklepem numer jeden, tak? że macie tą, tą, tą sprzedaż na takim odpowiednim poziomie, żeby tak się nazywać. No i właśnie, sufit. Czy widzicie już sufit? że już ciężej jest więcej? Czy, czy uważasz, że jeszcze na polskim rynku coś można zrobić? Tak, no wiadomo, że y, gdzieś, gdzieś dojdziemy do tego sufitu już jak będąc numerem jeden. Y, y, <laughs> ale staramy się dotrzeć do nowych, nowych y, graczy, do nowych osób, które chciałyby zagrać w tenisa. Tak? No, tutaj nam pomaga y, świadomość o tenisie, czyli <laughs> no właśnie Iga Świątek. Y, y, ale też dlatego już kilka lat temu zaczęliśmy zmieniać strukturę firmy i nie chcemy być numerem jeden tylko w Polsce, tylko powolutku zaczęliśmy wychodzić za granicę. Czyli sufit już powoli widzicie, tak? I tak. myślicie o tym, żeby rozwijać się dalej, to za zagranica. No i właśnie przechodzimy płynnie do naszego tematu. Strefa ZON, bo tak się nazywa. tak. się tak, nazywa tak. wasz projekt, tak? tak. No i widziałem, że uruchomił się sprzedaż na rynki. Zagraniczne Litwa, Estonia, Łotwa, Czechy, Węgry, Rumunia, Chorwacja, więc tak jakbym sobie to geograficznie zobrazował, to jest taki ta centralna Europa. Środkowo-wschodnia środkowo środ... środkowo środkowo tak. Europa, tak. CIA. Dlaczego akurat te rynki? Yy, dlatego, że nie ma tam yy, żadnego dużego sklepu. Z bardzo dużym asortymentem, takim jak my mamy. My mamy bardzo duży asortyment, zdobywamy nowe marki cały czas. A bardzo duży w tenisie w tej kategorii to jest ile rekordów, jak mniej więcej w sensie tych indeksów. My, my mamy w tej chwili ponad 10 tysięcy rekordów. Mhm. Tylko trzeba brać pod uwagę, że to nie jest tylko sprzęt jako hard, tylko buty, odzież, wszelkie mhm. akcesoria, piłki i tak dalej, tak. I zauważyliśmy, że, że nie docierają tam takie sklepy. Są sklepy monobrandowe, markowe i, i po konkretnych analizach w, danych kraju, w danym kraju. Powoli, małymi kroczkami wchodzimy do. do, do no bo to też nie są rynki jakoś bardzo duże, tak? Trzeba powiedzieć się tak. pod względem rozwoju e-commerce i ludności i osób robiących zakupy w internecie. Litwa, Estonia, Łotwa, nie? bałtyckie kraje, to, to tak, małe tak, kraje, tak, nie? Tak, tak. Ale, ale to ciekawy kierunek i taki oczywisty, logiczny, nie? No, weryfikacja nie ma dużych, tych no bo jakbyście się starli ze sklepami podobnymi na rynku Niemiec chociażby, mhm. to przypuszczam, że. Są tam podobne sklepy waszego pokroju no, tak, i są, większe. Tak, jest, jest, są dwa duże sklepy. Teraz już można powiedzieć, że to są ogólnoświatowe. No dlatego decyzja jest taka, że zachód Europy jeszcze nie, ale. Mhm, e, Okej. Okay. Gdzie się dodzwonię, jeżeli wejdę na teniszon.lt i tu mam taki telefon kierunkowy plus 370, sklep litewski i zadzwonię, to gdzie się dodzwonię? jest działu obsługi sklepu litewskiego, który znajduje się na Litwie. Właśnie, na Litwie, tak? Czyli, czyli odpowiedziałeś na pytanie, jak obsługujecie tą sprzedaż? Czy każdy rynek ma swoją obsługę w danym kraju? Ma swoją obsługę klienta w danym kraju i ma swojego partnera tenisowego w danym kraju. Okay, partner tenisowy. Partner tenisowy, tak, y, który pozwala nam, pomaga, pozwala nam rozwijać się tenisowo na danym rynku. Y, Dzięki temu to know-how. Każdy się różni nie, od siebie. Tak, i... tak. No jest to specyficzna branża i, i wchodząc tam tylko ze sklepem internetowym, y, moglibyśmy nie dotrzeć. Pewnie nie dotarlibyśmy do, do, mm -hmm. do klientów w takiej skali, jak z partnerem, który, który jest. W, w, w branży tenisowej w swoim kraju, tak? W swoim rodowitym kraju. Okej, okay, czyli tak jak do Litwy dozwonię się do Litwy, jak zadzwonię nie wiem, w Rumunii, to zadzwonię do, do się. W języku. rumuńskim, języku klienta, do partnera, który jest. Który jest Na tak, tamtym rynku. Tak. A sama, sama wysyłka produktów odbywa się? Z... Wszystko z Polski, z tak. Z Polski. Cała logistyka, całe zarządzanie firmą jest to tak, jest w Polsce. Duże to wyzwanie wysłać do tych krajów z Polski? Przy dzisiejszej rozwiniętej już nieźle logistyce? Nieduże, ale rodzi problemy. Nieduże tak, ale, ale są ze względu na to, że każdy kraj rządzi się swoimi prawami, nie tylko logistycznymi, ale i płatniczymi na przykład. Tak, też są problemy z przyjmowaniem płatności. A, więc no tak, trzeba, trzeba naprawdę dużo się napracować, żeby e, zrobić dobry customer service w danym kraju, tak? My jesteśmy na przykład nauczeni w Polsce płacić blikiem, szybkim przelewem. Tak? W krajach jak Rumunia czy Chorwacja większość przesyłek to jest COD, tak? za pobraniem. Nie, nie wiedzielibyśmy o tym, gdybyśmy nie mieli partnera, który, który nam powie, jakie są warunki w danym kraju, tak? jaka jest specyfika, co, co ludzie, jak ludzie lubią robić zakupy. No właśnie, sprzedając w Polsce i sprzedając za granicę i od, wychodząc na kolejne rynki, trzeba też dobrze mieć spięte kwestie techniczne, tak? System. Wasz silnik sklepowy jest silnikiem Shopware. Shopware, zgadza się. Shopware. To prawda, że jako jedni z pierwszych w Polsce, no bo jak sklep już funkcjonuje ileś tam lat, to ja pamiętam jak Shopware ustawiał pierwsze kroki, to, to nie było polskich sklepów, to zrobiliście razem, to był taki nie, to, to, to tak naprawdę to um, moja chyba inicjatywa. Um, trafiając do strefy tenisa, już, już widziałem, że jest bardzo duży problem z e commerce um, poprzedni system, który był, już był niewydolny. To był autorski silnik czy jakiś? Uh, uh, OS nie, no, no uh, powiedzmy na silniku na korze OS Commerce, ale hmm. był tak zmodyfikowany, że było cokolwiek ciężko tam zmienić hmm. i go usprawnić. No, i to było mus, żeby cokolwiek zmienić, tak. Ale na skalę tamtych czasów, zrobienie dużego sklepu, na przykład na Magento, gdzie tu, tu też był czas bardzo trudny, bo Magento dwójka akurat wchodziła. Był jeden, jedyny sklep zrobiony dopiero w Polsce na dwójce i nikt się nie podejmował. A jak chciał się podjąć. To za zrobienie sklepu kupiłbyś bardzo fajne mieszkanie w Warszawie. No pewnie, że tak. Taki koszt był. E, więc zacząłem szukać. Nie chcieliśmy żadnych sasów autorskich. E, pracowałem już trochę czasu w e-commerce. Wiem jak, wiem, jak to wygląda. E, I gdzieś e, po różnych rozmowach dotarłem do, 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 do miejsca, gdzie pojawił się shopper. E, Dostałem wersję demo, wszystko w języku niemieckim. Shopper to jest niemiecki produkt? Tak tak. tak, 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 tak. Cała specyfikacja w języku niemieckim, co było dla mnie problemem. Nigdy nie uczyłem niemieckiego, ale dobrze, mhm. OK I z jedną firmą spróbowaliśmy, zrobiliśmy duży research, co można było zrobić. Okazało się, że nie, nie, nie do końca, jak ja to mówię, poczuliśmy chemię. No, i powstał problem, kto nam to zrobi. Ale wiemy, jakie jest narzędzie, dobre, ale kto nam to zrobi. Nikt nie chciał tego zrobić. I w końcu znalazłem firmę, która e, tak naprawdę miała też stronę w języku niemieckim, ale była polską firmą na tamty czas. Mhm. Na tamty czasy miała stronę po niemiecku, tylko tak. E, Czy oferowała od, swoje od, usługi na rynek tak, niemiecki? Tak. i właśnie e, było to tylko Shopware. Udało mi się skontaktować e, z prezesem. I tak naprawdę od słowa do słowa. Był problem, żeby zrobić shoppera w Polsce. Bo no właśnie, chciałem o to zapytać, no bo to początki shoppera w Polsce, no to domyślam się, że ten ekosystem, integracje, no to wszystko leżało, tak? Nie było tego za wiele, więc musieliście wszystko pisać od początku? Czy już były jednak jakieś takie. Tak, wiesz, większość, większość, pisaliśmy od początku. Czyli przetarliście szlak shoppera, stawiając polski sklep w Polsce, tak? Tak, no, tak, tak, no. tak, tak, tak. <grym> I patrząc na z perspektywy teraz, Teraz na to, to był bardzo dobry krok. Bo koszty były dużo mniejsze niż na, na platformie Magento mm -hmm. i, i problematyka, jaka była wtedy pomiędzy 1.9 a 2. Magento. A funkcjonalność, jaką daje Shopware. Pracowałem tutaj i tutaj. Naprawdę do tej pory będę polecał tak mm -hmm. Shopware. czy Shopware charakteryzujesz m. do której części oprogramowania jako SaaS? Open source? To jest to jest licencyjne licencyjne, tak jak Magento. To jest licencyjny. Tak, ale Shopper nie ma zamkniętej. Bo Magento to też w formie open source, nie? Tak, no to jest open source. Nie Tak, 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 tak. Tak, Można tak to nazwać. Ale, ale za Shoppera też płacisz licencję roczną. Tak, 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 i to też jest środowisko, które jest, jakby nie było w jaki sposób podobne w wielu częściach do, do SaaS-a, bo jest zamknięte, tak, jednak? Czy czy nie, czy, czy możecie bardzo no, mocno SaaS, modyfikować? SaaS, SaaS masz tą różnicę, że masz nie u siebie, na swoim serwerze Aha. i tak dalej. Tak? Czyli no, Shopware, bo byłem przekonany, że Shopper jest... Yy... Nie, shop jest, yy, wszystko jest nasze, nasza instancja, nasze serwery, oh, okay. wszystko jest nasze, mm -hmm. modyfikujemy go jak chcemy. To nie jest yy, SaaS, gdzie, gdzie wynajmujesz tak naprawdę mm -hmm. sklep tylko u kogoś. No, tak? to już wiem, czemu mi to zmyliło, bo Shopper nie, nie uruchamiał jakiejś opcji takiej też abonamentowej miesięcznej? Nie, może mylisz z shop nie nie, po nie, Dobra, nie, 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 to polski Dobra, to nie idźmy w tym kierunku. Nie, 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 no, ale nie, nie. w każdym razie e, słyszymy fajnie, cieszymy się, że mamy nowe narzędzie e, też w podcaście, e, mhm. więc możecie to na pewno też po, 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 poczytać, po, po, popatrzeć, jak przede wszystkim strefa funkcjonuje na tym, nie? Tak, tak. Ja jestem do tej pory zadowolony. I ta, to narzędzie daje wam możliwość skalowania teraz na te rynki tak, zagraniczne? Tak, tak, tak. Jak e, m, robiłem research, to gdzieś miałem z tyłu głowy, że. Wiadomo, że urośniemy i trzeba było jakoś to skalować. Tak? Mhm. Nie każde narzędzie będzie dawało nam taką możliwość i to już było na tym, tym etapie doboru platformy sprawdzane, co możemy zrobić więcej później na niej, żeby nie było tak, że za trzy lata będziemy musieli się przesiadać na następny silnik. Tak? Mhm. Szopo daje takie możliwości i jest skalowalny, jest elastyczny. I obsługę nie mamy in-house, mamy, mamy zewnętrzną firmę, z którą współpracujemy od samego początku, od samego postawienia sklepu, do tej pory. Czy taka opcja jak abonament na piłki, subskrypcja, pojawi się w strefie tenisa? Myśleliśmy nad tym, myślimy nadal. Okej, okay, super. Czekam, czekam, bo, bo nie, nie znalazłem takiej opcji na polskim rynku, albo źle szukałem. Czy... I, I chyba nie ma, nawet w okay, Europie no chyba na ma. nie ma. Widzicie? Myśleliśmy nad tym, tak. tak, tak. Tym ja bardziej, że teraz myśli, model subskrypcyjny Abonamenty jest... na, na maszynki do golenia, tak, abonamenty na kawę. Czemu rzeczy? nie na piłki, które się zużywają regularnie tak samo, nie? Jak się gra regularnie. Zgadza się. Okej, okay. Piotrek, na koniec kilka przemyśleń. Twoim zdaniem strefa tenisa rosłaby szybciej, gdyby? Gdybyśmy mieli większe biuro i mogli zatrudniać więcej pracowników. Zapraszamy składać. Gdzie wysyłać aplikację? Powiedz nam. Tak, tak. Mieliśmy problem, tak naprawdę problem z miejscem. Problem z miejscem, z biurem. Ale biurem czy magazynem? Z magazynem też, z magazynem też, ale tutaj nam się udało to rozwiązać. Pozostaje problem biura i tak naprawdę no, przy taki, takim szybkim rozwoju teraz tak naprawdę będziemy... Prawdopodobnie. Ale to taki problem poważny, biuro? Tak się zastanawiam. No bo może zawsze wynająć jakiś co-work, coś, coś szybciej Może podejmować. Decyzje, nie? Jeżeli chodzi o biuro, magazyn, to ja wiem, że to jest wyzwanie. Wróćmy do trzech braci właścicieli, którzy są przywiązani do swojego miejsca. swojego miejsca, miejsca tak, rozumiem. Tak, tak. Lubią być w tym miejscu, dobrze mhm. się czują i, e, i tam chcieliby zostać prawdopodobnie, mhm. tak? Ale rośniemy i prawdopodobnie no, trzeba powiększać tą, tą, tą strefę biurową. A co musi się wydarzyć, żeby strefa tenisa pozostała sklepem numer jeden w Polsce? Być dalej profesjonalistami w tym, co robimy doradzać tenisistom. Mhm. A jak to oceniacie, że jesteście numerem jeden? Po, po przychodach, po, po takim ocenie, bo to też. Po ocenie klientów, po, mhm. po ilości zamówień, po opinii y, ludzi nie tylko w online, tylko offline. Y, po współpracy z różnymi kontrahentami, którzy do nas przychodzą i chcą z nami współpracować. Y, wiele lat. Y, Mieliśmy ten problem, że nasza wizytówka, czyli sklep online'owy nie był dobrej jakości. I tu był problem, bo nie mogliśmy przyciągać do siebie kontrahentów, kontrahentów, którzy chcą albo sprzedawać, albo być w gronie premium. Mhm. A, tak, w tej chwili to nie, nie do końca my wychodzimy, tylko ciągle ktoś do nas przychodzi i chce być z nami, bo my, my tworzymy trendy. A co zrobić strefa tenisa powinna, żeby być numerem 1 w centralnej, centralno-schodniej Europie? Trudne pytanie. Na którym się na pewno teraz zastanawiacie. To umówmy się tak, że jak już zostaniecie tym numerem 1, umówimy się ponownie na spotkanie i na rozmowę. Okej, okay. przyjmuję zaproszenie. Dobrze. Piotr, dziękuję Ci. Bardzo była, bardzo fajna rozmowa przyjemność będziecie cię tu gościć i do zobaczenia e, na korcie. Również dziękuję i do zobaczenia na korcie. Jako dla osoby aktywnej sportowo i grającej w tenisa, była to dla mnie podwójna przyjemność. Wartościowa rozmowa i mam nadzieję, że też z niej wyciągniecie wartość do swoich biznesów. Transkrypcję z nagrania znajdziecie tradycyjnie na marcinrudzi.pl ukośnik 048. Jeśli wam się podobało, dajcie proszę opinię, gwiazdkę suba, cokolwiek. Każda aktywność bardzo pomoże nam w budowaniu zasięgu tego podcastu. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Słuchałeś podcastu merytorycznie o e-commerce. Prowadził Marcin Rodzich.